Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku z The Crew 2. Tak jest, będziemy sobie dzisiaj tuningować bardzo specjalny samochód. Jest to Bugatti Veyron, nowo dodany do The Crew 2. Zostało dodanych jeszcze parę innych samochodów, ale Veyron jest chyba takim najciekawszym. Jeśli inaczej uważacie, to trudno, a jeśli się ze mną zgadzacie, no to zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję. Dobra, lecimy sobie do garażu, gdzie ten samochód można ponoć zdobyć. Mamy tutaj katalog. Wchodzimy sobie w Bugatti. Tutaj, proszę bardzo. Już 5 samochodów Bugatti mamy w tej grze w ogóle. To jest sporo, tylko że Bugatti Chiron chyba powtarza się 2 razy, nie? No to można powiedzieć, że tam mniej jak 5. No ale jest sobie tutaj. Możemy go przetestować, ale my nie będziemy testować, tylko od razu kupujemy. No bo jesteśmy ciekawi, jakie opcje tuningowe ma, co można z nim zrobić, czy w ogóle wart zachodu ten samochód jest, czy nie. Nie? No. Przetestujemy, weźmy sobie taki kolor, żeby było ładnie widać karoserię. Możemy sobie zmienić tutaj felgi standardowe. Ja wezmę sobie takie. I kupujemy 230 tysięcy tych niebieskich kredytów. I Sport Vitesse, tak, nie wiem, czy to się tak czyta. On chyba, w nim można ściągać dach, nie jestem pewny. Albo po prostu tutaj jest taki przeszklony ten daszek. Tak? Możemy sobie furkę, o, cyk, cyk, tu otworzyć. Tu możemy sobie cyk, nie? No. Dobra, wychodzimy, wyjeżdżamy. Jak ta fura jeździ? Podoba mi się w sumie, jak teraz ona wygląda. O, od razu mi się wybrała, super. Juu! Dobra, no to możemy przetestować to furzysko. Ja powiem wam, Veyron bardzo mi się podoba na tle innych Bugatti. Chiron tak średnio i Divo mi się też bardzo podoba, ale Veyron jest takim, no, ciekawym samochodem z wyglądu. Ten przód jest taki dziwny, ale dupa taka szeroka, wiesz. Wygląda, jakby to było jakieś tuningowane auto poszerzone z takim bodykitem czy coś, nie? Zobacz. Mamy ogromny spoiler. The Crew 2 bardzo fajnie te spoilery tutaj działają. W niektórych samochodach, nawet jak zrobimy sobie customowy spoiler, to on też się wysuwa tutaj i bardzo ładnie to widać, bardzo ładnie to wygląda, jak się wysuwa w tym Veyronku. Bardzo ładnie jest to animowane, płynnie, podczas hamowania też nam się inaczej obraca ten tylny spoiler, to jest super. I bardzo to chyba lubimy w każdej grze, gdzie to się tylko pojawia. W najnowszym Need for Speedzie hicie chyba nie ma tej zmiennej aerodynamiki w pojazdach, tak coś mi się wydaje. I w Paybacku też nie było. Forza Horizon The Crew mają te rzeczy, ale w tym najnowszym Need for Speedzie nie zauważyłem, żeby coś takiego było. No tam się tyle dzieje czasami na tych drogach, że ciężko to nawet ogarnąć, prawda? I tak, mamy sobie Bugattiego. Pojedziemy sobie go stuningować. Ale może najpierw zobaczymy, jaką prędkość maksymalną osiągnie nietuningowany. Już jesteśmy na drodze, gdzie osiąga się największe prędkości. Ja nic nie mówię, posłuchajcie furki. Jedna taka uwaga, spoiler w Bugatti Veyronie powinien się przy wyższych prędkościach troszeczkę bardziej chować. Ale, o, jest tutaj też ten dodatkowy, co się wysuwa. Tylko nie wiem, czy się wysuwa razem z tym. Aha, wysuwa się razem z tym. Wydaje mi się, że w Veyronie powinno się troszeczkę chować przy wyższych prędkościach. Tam jakoś tak to było w tym Veyronie. No ale dobra, tam ważne, że się w ogóle wysuwa i ładnie wygląda. Sprawdźmy tą prędkość maksymalną. No, myślę, że 400 ogarnie. Nie rozpędza się jakoś bardzo szybko do tych 400. Znikaj mi to, bo ja chcę zobaczyć, ile jadę. No znikaj, żeż. Dobra, nie obchodzi mnie. Ile ja jadę do cholery? Dobra, jadę na ten, na solisko. I też powinno być spoko, nie? No jest, 403.
404, no to tyle co Veyron powinien jechać. W ogóle na tym sylisku nie czuć tej prędkości, prawda? Tak jedziemy, jakbyśmy nie jechali. W ogóle tego nie czuć. Dopiero jak się z soliska zjedzie na drogę, to masz takie, what the fuck, ile ja jadę, co się wydarza, nie, patrzcie, wuuu, przylatujesz przez drogę jakby, jak piorun, tak, piu. No, szybka jest ta furka, no mamy te Chirony, mamy Divo i Chiron też jest bardzo szybkie. Divo moim zdaniem lepiej się prowadzi od Chironka, ale ciężko powiedzieć, musiałbym się więcej pościgać tymi furami, powiem wam. No, bo... czy mi się wydaje, czy my w kokpicie mamy trochę brudu? Nie, wydawało mi się, to po prostu szyba potłuczona jest. Tak śmiesznie. Okej. No także furka jest naprawdę szybka na stokowych częściach, nie ulepszona w ogóle. A my tu zaraz sobie ją potuningujemy. W zasadzie możemy zrobić to już teraz, no bo wiecie jakie jest The Crew, że nie musimy na nic czekać. I wybieramy sobie najlepsze części jakie mam. Oczywiście zaczynamy od hamulców, bo hamulce najwięcej prędkości maksymalnej nam dodają, czy nie? Czekaj, bo źle tu kliknąłem. Pyk, tu jakieś części, bo nie wiem co to za części, jakieś mi się tam pododawały. Kiedyś tam gdzieś się powygrywałem. Pewnie nie są to najlepsze i być może wy macie tam jakieś fajniejsze. No ale już samochód jest na prawie 300 punktach. O, 302 już ma, a 320 to jest max. Więc myślę, że całkiem spoko tuning będzie. I pokazuje mi prędkość maksymalna 438 km na godzinę. Podoba mi się bardzo ten kolor samochodu i nie wiem czy to jest oryginalny. Dobra. Odczuwam tutaj delikatną różnicę w przyspieszaniu. No ten samochód już na stoku jest bardzo szybki. Jezu, znowu mi się to pojawia, ach. Znowu nie widzę ile jadę, cholera. No, poszczaj. Ja nie chcę tego widzieć. No i zjechałem, no i proszę. Dawaj, Bugatti. O, teraz tak, zobaczcie, teraz 420. Na nitrze tam trochę podpedałowaliśmy. I fajnie, no 430 myślę, że też by poleciał. Teraz pod górę jedziemy, z góry to tam by poleciał może i nawet 440. Na pewno będziemy mieli doskonały start w tym samochodzie. Zobaczcie jak to leci. No i co, pojedziemy, zobaczymy z tymi częściami. To nie jest jeszcze maksymalny tuning, ale myślę, że już do prędkości maksymalnej to się dosyć dobrze zbliżyłem. Mam nadzieję, że nie przejadę. No i jedziemy na solisko od razu, tam się sprawdzić tą prędkość maksymalną. Ja wiem, że to nie będzie to samo, bo chcielibyśmy widzieć w ogóle, że jedziemy, tak? A nie tak, że jedziemy nie wiadomo czy jedziemy. Takie, no dobra, nie czepiajmy się. Wow, ty, ale skręca pierdzielony. Jak wziął ten zakręt po tuningu? Opiernicze, dobra, patrzymy prędkość maksymalną na solisku. Tutaj mamy idealnie wypoziomowane, więc to jest taka adekwatna prędkość. No myślę, że tak 445 po maksymalnym tuningu by sobie normalnie leciał. Ej, panie, ja mam wrażenie, jakby samochód faktycznie stał w miejscu. To jest taka duża przestrzeń tutaj. Ale zobacz, wjeżdżasz na drogę i nie? Ej, bardzo dobrze skręca ten samochód. Coś nie tak jest z tym autem. Za dobrze skręca. Tak mi się wydaje, czekaj, wezmę ten zakręt. Ty no, wow! Możliwe, że są jakieś lepsze tam, lepiej skręte samochody w tej grze, wiadomo. No ale i tak jestem zaskoczony, że Bugatti przy takich prędkościach bierze zakręty. To jest ciekawe. Nie no, to jest jak najbardziej na plus, tylko wiecie, to jest duża krowa. Chodźmy na tuning. Co tydzień w The Crew mamy też nowe rzeczy. Teraz jest wielokolorowy dym. Bierę wielokolorowy dym spod opon. Jeszcze jest taki wielokolorowy z piorunami jakimiś, to jest w ogóle kosmos. Opona neonowy błękit. Kupimy sobie to wszystko, zobaczymy jak to wygląda. Cyk, i tu mamy asymetryczna zewnętrzna fioletowa. Możemy sobie taką kupić. Nie do wszystkich samochodów można to dać, ale te kosmetyczne rzeczy są fajne. Pyk, tu
to jakieś. No, ciekawe, czy to do motocykla mogę włożyć. Fajne jest to, że jak raz kupimy te części, to one już będą możliwe do użycia w każdym samochodzie. Tutaj mamy na przykład dym w kształcie gwiazdy, jakbyś chciał. Bardzo fajny. To mam w posiadaniu. Semi-slick. One, te części nie wpływają jakoś w ogóle na prowadzenie samochodu. Możemy neony sobie zainstalować do auta. Zobaczmy, jak to wygląda w tej grze. I stuningujmy tego Bugattiego jak należy, kurde. Tu mamy wielokolorowy dym i wielokolorowy dym. Czemu one się od siebie różnią? Chyba po prostu innymi kolorami. I tutaj mamy ten mało szczegółowy dymek. No, zostawmy to takie, jakie jest. Tutaj te opony, to jest, wiecie, to jest tylko i wyłącznie wygląd, nie? Tu nic się nie zmienia takiego wydajności auta, po prostu. W ogóle macie jakiś sposób, w jaki sposób szybciej przechodzić do chaty? Bo tu ja za każdym razem sobie, o, w ten sposób biorę i odwiedź. Muszę przez całą mapę, powiedzmy, przejechać, żeby sprawdzić, nie? Żeby wejść tam sobie do tego, do garażu. No ale już dobrze, no, jesteśmy. I ostatnio tuningowałem sobie, o, ale to jest piękna furka, ja strasznie lubię. No ale tym razem musimy ją sobie przełączyć na moje Surugatti. Tutaj mam Divo Surugatti, ale my weźmiemy sobie Veyrona, którego żeśmy sobie kupili. Proszę bardzo. No i co, myślicie, że będzie dużo tutaj opcji tuningowych? Sprawdźmy to. Najpierw kolor, podoba mi się ten kolor, co jest teraz. Tu mamy różne wzory, one są strasznie drogie. Okej, widać, że coś jest, także moim zdaniem w porządku. Aż 6 masek do wyboru. Eww! Damn, możemy coś takiego zrobić. No dobra. Jakie drogie! Ej! Masakra. Przedni zderza. O! Kurde, ja gram teraz w Undergrounda 2, dokładnie taki sam tuning mogę tutaj zrobić do crew. Damn, to jest sporo kolorów, znaczy kolorów, no wyboru mamy tutaj trochę, nie? 18 możliwości konfiguracji kombinacji. Ja pierniczę. Właśnie nie wiem, czy zrobić go tak jajcarsko, czy zrobić go tak, żeby trochę wyglądał jednak, no. To mi się podoba. Ja pierniczę! Jakie drogie. Dobra, kupuję za te niebieskie rzeczy. Weźmy sobie maskę. Zrobimy go ładnie, no już niech będzie. Drogie to jest. Co? Ten samochód można jeszcze poszerzyć? Chyba ich pogrzało. Felgi możemy pozmieniać. Można dać tutaj jakieś tam. Zrobimy z tego samochodu koksa. Ja wam pokażę, jak się tuninguje fury. Nie wiecie, ale ja wiem, jak się to robi. Sprawdziliście prędkość maksymalną miejsca. A, całkiem fajnie, co to jest? Wow. Jest całkiem fajnie na stoku i po tuningu też chyba dobrze. Czy nie? Dawaj, bo tu będą fajne felgi. Te różne, no, różne dodatki będą fajne. Kolor felg. Rozmiar oczywiście jak największy. Ty, czemu tylko... Aha. To się oddzielnie zmienia. Dobra. Felgi jakie tanie. Dobra, kolor zacisków. Czerwone. Tutaj mamy te Bugatti zaciski takie hardkorowe. Słyszeliście o nich chyba. Lusterka boczne. Trzy opcje. Ej, a tu się też klamki zmieniają na chromowane. O. Osłony. O! Ty, a to nie jest czasem z Chirona? To? Błotnik. Wow! Ty, ale patrz, o ile można dziada jeszcze poszerzyć! Ty, jego można by było w karbonie chyba zrobić. Tak trochę. Ale jak już robimy tak, to róbmy tak, nie? 16 koła, ja się spłuczę cały tutaj. Spoiler? O! Ha! Co to jest? Ło! Ty, a co się będzie podnosił? Oglądanie, czekaj, bo ja chcę oglądać. T
Ty joki, jaka wielka ławka. Ty, bo mi ta motorówka z tyłu przeszkadza, nie mogę się przyjrzeć. Ja pierniczę, no dobra, niech będzie. Tutaj, o, a czekaj, a ten? A może ten? Ty, a czemu nie mogę zrobić tak, że bym chciał ten, ale bez tego karbonowego tyłu, e? Nie mogę tak. Dajmy to. Jakie drogie! Bierzmy teraz zderzak z tyłu. Wow! Ty, tu faktycznie wszystko w karbonie można czasnąć. Ale mnie się to tak nie podoba. Takie dosyć fajne kształty ma ten samochód, no. Dajmy takie coś, bo inaczej wygląda, nie? Światełka białe i cyk. Co tu? A i no wnętrze można zrobić. Tutaj można chyba zrobić więcej niż w Divo? Ile można było rzeczy w Divo pozmieniać? Wydaje mi się, że mniej, no nie wiem. Białe, tak, zdecydowanie białe. Tu możemy sobie... Nie, ja chcę wszystko białe mieć. To jest Bugatti, a nie jakiś tam Passat. Tu czyści ludzie wchodzą. Nie mogę tego kupić, a to jest tylko za gotówkę. Dobra, nie, to nie, obejdzie się ze smakiem, no. Kosmetyczne najważniejsze. Ty, patrz, mogę te opony tu dać. Ty, a czemu on tak, patrzcie. To jakie te są do driftu. Możemy też takie dać. Co jest z tymi oponami? Nie wiedziałem, myślałem, że te się tylko do offroadowych da wsadzić. Dawaj te fioletowe, o. A to są do driftu chyba. Dawaj te do driftu. Opony, dym. Kolorowy, najnowszy. I neony. Ja. Tutaj na górze niby klasa, felgi w ogóle jakieś z dupy. No nawet, ja nie wiem, te felgi tak jakby inne trochę, jak wystają mu trochę z tego. Mi tu brakuje, żeby można było furę jeszcze obniżyć. No to wygląda jak Hot Wheels jakiś teraz. Po tym moim tuningu zajebistym. O co wam chodzi? Wygląda pięknie. Ty, ale ładny kolor. Nie mogę kupić! Jak to nie mogę kupić? Przecież mam 6000 baksów. Powinno mi wystarczyć. Co jest? No ej. O, patrz, nie mogę kupić, a mam tyle pieniędzy, co trzeba. O, szukali mnie. Dobra, co? A, o! Wywaliło mnie z gry! Ty, wbiłem ponownie do gry. Nic mi się nie zapisało, cały mój tuning się zresetował. Gra nie pozwoliła mi stunigować tak Bugattiego, jak chciałem. No cholera, jasna. Czekaj, co ja tu miałem matowy? Muszę teraz wszystko od nowa stunigować. Ale na szczęście te rzeczy, co sobie kupiłem, to je mam tutaj kupione. O, tu mi się pojawia kreska, że to mam, tak? Więc wystarczy po prostu zastosować te rzeczy i porobione, nie? Ja miałem, bo mi skasowało te punkty. Nie, i ten. Skasowało mi te punkty, ale... Część te, co sobie kupiłem, to je mam, także... Dobrze. No, jest okej.
Wróciłem tutaj, znowu tak samo i wygląda fura, no kurde. Ej, znowu to samo, już trzeci raz. Spróbuję przeparkować furę w inne miejsce, może się uda stunikować, kurde. Jezu, jaka ta Regera jest piękna. Strasznie mi się podoba motyw, że tutaj mamy taki salon, jakiś taki... No ekstra to wygląda. Ach, ustaw pojazd. Dobra, zobaczmy tutaj Bugattiego, dajmy. Gdzie ja go tam mam? Genialnie to wygląda w tym dekru, ja pierniczę. Któraś część chyba powoduje problem, nie wiem czy ta kosmetyczna, znowu to samo. Jest. Nie wiem, coś tu jest nie tak z tym samochodem, znaczy poszerzony z tyłu jest bardzo, ale te koła są trochę schowane, widzicie? To... Nie wiem, no, teraz instaluję części po kolei i patrzę, które robią problem. Możliwe, że to na przykład sam spoiler, coś z nim nie tak jest. Teraz zainstalowałem większość tych części. Może ten spoiler coś psuje? Nie wiem. To zainstalujmy może ten. Okej, okay. I zderzak. I uwaga, wychodzę z tego tuningu i... No i wywala, kurde! Nie wiem, kochani, miałem jak stunigować dla was Bugatti. Pierniczę. Teraz tunik mi się zapisał. No ale tył mi się na przykład nie zapisał, nie? Tych części, nie wszystko mi się zapisało po prostu. Coś tam, albo tylny zderzak. Wydaje mi się, że coś ze spoilerem, spoilerami jest nie tak w tym aucie. Możliwe, że to być, może być to, albo zderzak tylny. Zobaczmy, no zainstaluję zderzak i... Okej, okay, zderzak jest spoko. Wygląda na to, że coś jest nie tak ze spoilerami do tego Bugattiego i może to naprawiam jakoś niedługo. No ja myślałem, że tutaj na przykład kolor jest zbugowany, że nie można sobie stunigować. No ale przy okazji będziecie wiedzieć, nie, że żeby nie kupować, starczy mi, żeby nie kupować tego samochodu tylko dla spoilera na przykład. No ale tak, no jedna rzecz jest tam zbugowana, myślę, że to jest ten spoiler, tak jak teraz sobie tunigowałem, to widziałem, że to po prostu nie działa. Dajmy sobie jakieś tam takie hardkorowe felgi, cyk. No, mam nadzieję, że te kosmetyczne rzeczy będą działać tutaj. Chciałem mieć te opony i... czekaj, dymek kolorowy, podświetlenie neonowe, uwaga. No i działczy, czyli wygląda na to, że problem tkwi tylko i wyłącznie w customowym spoilerze. O, gdzie ja zaszedłem? Chciałem go zainstalować, bo no, myślę, że ciekawie by wyglądał ten samochód. No ale tunik na razie da się zrobić taki, jak tam kiedyś wrócę do dekru, żeby sprawdzić, co ja tu robię. Okej, okay. Neony wyglądają tak. Nie wiem, czy ja wyjadę stąd samochodem. Jestem kolo, chodźmy na drogę jakąś, przejechać się tym autem po tuningu. No szkoda właśnie, że nie ma tego spoilera, bo by tak dopełniał całość tego mojego hardkorowego tuningu tutaj. Okej, nie trafiłem w drogę. Świeci się to wszystko strasznie. No wygląda jak Hot Wheels, nie ma co, nie? No jest poszerzony, ja mówiłem na początku, że samochód i tak już jest bardzo szeroki. Teraz jeszcze z tym poszerzeniem, to ja nie wiem jak... On jest chyba bardziej szerszy niż długi teraz. Jak myślicie? No jest ultra szeroki. No nie? Jeszcze te neony i teraz zobaczmy jak wygląda dym. Cześć, jak tu hamulec ręczny? O. Tak wygląda sobie dym kolorowy. Ja widziałem jakiegoś ziomeczka dym kolorowy z piorunami jeszcze. To jeszcze lepiej wyglądało, jeszcze bardziej mi się podobało. Ja bym teraz chciał palić kapora. No nie dymi się to aż tak mocno. Ale ciekawie wygląda. Nie? Wolę pioruny, pioruny są bardziej widowiskowe. A do tego samochodu będzie pasować jak dam pioruny, bo mam pioruny niebieskie, niebieski neon. To w ogóle będzie taki naładowany ten samochód, nie?
A i tak to wygląda z piorunami. Teraz przy ostrym ruszaniu idą pioruny z podku. Zajebiste to jest. Zobacz. Tutaj mamy bardzo dobrą trakcję, więc on tam rusza od razu. W samochodach z napędem na tył to też dobrze widać, nie? No. Ty, bo tutaj palimy kapcia też na przód. Ja pierniczę, zajebiste to jest. Podoba mi się to w tej grze. To jest taki przesadzony tuning, ale dodaje takiego uroku do niej, nie? No, w żadnej innej grze nie dodasz sobie dymu piorunowego spod opon. Moim zdaniem fajna sprawa. To musi ciekawie podczas driftu wyglądać też. To wszystkie takie kosmetyczne sprawy też można sobie powygrywać w tych submitach miesięcznych, które tu można robić. Zajebiaszko to wygląda. Mnie natomiast brakuje, żeby można było się tym wszystkim pochwalić wśród innych graczy. Tutaj gracze sobie jeżdżą, można się z nimi gdzieś tam spotkać na drodze, tak? Ale jednak brakuje takiej większej integracji może z graczami jakichś... Nie wiem czego dokładnie. W Fordzie jest fajnie mi się pochwalić tam wśród widzów, jak mam jakieś fajne autko. A z drugiej strony tam nie ma takiego fajnego tuningu, tak? No niby gra też jest przesadzona arcade'owa. Nie ma na celu być realistyczna, ale brakuje tam takich smaczków różnych ciekawych, nie? Te świecące opony są zajebiste. Powinni coś takiego poddawać do Fordzy. No jak dodali już klocki Lego, jakieś Hot Wheelsy, nie? No to myślę, że tutaj też powinni coś takiego pododawać. O! O! Ty! Co on zrobił? Było dziwne, czemu on się tak obrócił? Ja naciskam hamulec nożny. A takiego jakiegoś pikoła zrobił. Jeszcze to jest fajne, że to nie jest tylko taki efekt wizualny, ale też są do tego dźwięki takich piorunów, nie? I nitrowo. No, spoilery są zbugowane, niestety nie można ich zainstalować. Przynajmniej ja próbowałem chyba z 10 razy, ale nie pyłkło. Wydawało mi się, że będzie można tutaj sobie ściągnąć ten przeszklony dach, ale nie da się. Chciałem chyba jakiegoś Bugattiego bez dachu. Wydawało mi się, że to jest ta wersja. Bugatti, kurwa. Hardkorowy, ja pierniczę. Zobaczcie, ile na tunik go wydałem, na te kosmetyczne sprawy, nie? Strasznie dużo niebieskich punktów. Ale myślicie, że się opłacało? Żeby coś takiego zobaczyć, coś takiego poprowadzić? Śmiesznie to wygląda. Zapraszam was, moi drodzy, do zostawienia łapy w górę oraz subskrypcji. Do zobaczenia na następnym odcinku z The Crew 2. Trzymajcie się, na razie, hejka!